Porządku dziennego sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej, druki 1937 i 1967. Bardzo proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, początek prac nad tą komisją, nad tą ustawą rozpoczął się 19 stycznia tego roku skierowaniem przez panią marszałek do odpowiedniej komisji, Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego. I w 27 stycznia połączone komisje po dyskusji w pierwszym czytaniu postanowiły skierować ten projekt do podkomisji celem omówienia poszczególnych punktów projektowanej ustawy. W dniu 7 lutego bieżącego roku podkomisja na swojej dość długiej pracy przeanalizowała całość ustawy po dość długiej i konkretnej dyskusji oraz zgłoszonych wnioskach. Podkomisja przyjęła swoje sprawozdanie i skierowała do komisji celem dalszego procedowania i przyjęcia projektu ustawy. W dniu 22 lutego tego roku połączone komisje pracowały nad całością projektu i sprawozdaniem podkomisji i w wyniku przeprowadzonej dyskusji ten projekt został przyjęty w głosowaniu. 29 posłów było za, 21 było przeciw, 1 się wstrzymał. Z tego też powodu obydwie komisje wnoszą do Wysokiego Sejmu, żeby projekt tej proponowanej ustawy był przez Wysoki Sejm uchwalony. Komisje jednocześnie zgodnie z artykułem 43 ust. 3 regulaminu Sejmu przedstawiają na żądanie wnioskodawców następujące wnioski mniejszości. Trzy posłanki, poseł Siedzińska, Katarasińska, poseł Gil-Piątek i poseł Matysiak o odrzuceniu projektu ustawy w całości, jak również drugi wniosek pani poseł Matysiak o skreślenie artykułu 9. I kilka informacji jeszcze co do tego, jak procedowanie tej ustawy wyglądało. Pierwszym podstawowym elementem wnioskodawców było wnioskowanie w tej ustawie przyjęcia zapisów ustawowych, które by uniemożliwiały zmianę nazw osób, które są zasłużone dla Polski, osób, które w tej przestrzeni publicznej od dawna występują. W prostej zasadzie nie jest to czas dobry, jak było to wielokrotnie podnoszone podczas prac komisji, żeby w tym momencie ruszać tak delikatny temat jak kwestie podejścia do polskich bohaterów. I to była pierwsza podstawowa sprawa dotycząca tej ustawy. Druga, która wyniknęła w trakcie pracy była dokooptowana, to była zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego. Tam jest uposażenie zgodnie z wnioskodawcami, ażeby premier miał w pewnych ważnych interesach społecznych oraz przy ważnym interesie publicznym możliwość skierowania pewnej możliwości działań, realizacji zadań publicznych organizacją pozarządowym, nie w drodze przetargu, tylko decyzji, którą podejmuje. Jest to oczywiste według wnioskodawców, że w takiej sytuacji są sytuacje bardzo skomplikowane. Na przykład teraz mamy taką i pewne działania mogą być podejmowane. Jak również następny komponent, który do tej ustawy został wprowadzony, pewne zmiany, które dotykają ustawy o radiofonii i telewizji, które doprecyzowują aspekt związany z możliwością zlecania innym podmiotom na zewnątrz promocji i przygotowania audycji telewizyjnych między innymi.
tym zakresie te prace były prowadzone przez dłuższy okres czasu. Jak powiedziałem, dyskusja była bardzo pogłębiona i merytoryczna. Z tego też tytułu jako poseł sprawozdawca, pomimo bardzo ostrych często słów na komisji, ale dziękuję za tą merytorykę, bo jednak na końcu okazało się, że ta ustawa została zaakceptowana i Wysoki Sejm ma ją dzisiaj w procedowaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jako pierwszy pan poseł Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów w przestrzeni publicznej. Projekt ten jest odpowiedzią na pojawiające się w samorządach pomysły mające na celu usunięcie z przestrzeni publicznej imion i nazwisk patronów, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Z wielkim niepokojem należy przyjąć pojawiające się w ostatnim czasie inicjatywy, których celem jest zmiana nazw miejsc, ulic, placów czy innych obiektów publicznych upamiętniających osoby szczególnie zasłużone w polskiej historii. Podważanie fundamentów pamięci narodu i podważanie fundamentów polskiej państwowości, które jest spowodowane zaostrzeniem sporu politycznego, prowadzi do osłabienia i poróżnienia wspólnoty narodowej. Tego typu działania w dłuższej perspektywie mogą zagrażać spokojowi społecznemu i integralności narodowej, a także państwowej. Z tych właśnie względów zasadne jest objęcie ochroną pamięci o osobach, które przyczyniły się do zbudowania i umacniania polskiej państwowości oraz do odzyskania niepodległości przez Polskę. Obecnie w polskim systemie prawa nie ma przepisów uniemożliwiających podjęcie uchwały, która urugowałaby z przestrzeni publicznej postacie historyczne zasłużone dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamięć o osobach zasłużonych nie jest zatem chroniona w żaden sposób, co niestety umożliwia wykorzystywanie tej kwestii w bieżącej polityce zarówno na szczeblu państwowym, jak i lokalnym. Artykuł 2 projektu ustawy wprowadza definicje legalne obiektu przestrzeni publicznej, patrona i patronatu. Proponowany zakres pojęcia obiektu przestrzeni publicznej jest spójny z przepisami ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwę jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, gmin, budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz przez pomniki. Pojęcie patrona obejmuje nazwę obiektu przestrzeni publicznej odwołującą się do imienia i nazwiska, przydomku lub pseudonimu historycznych władców państwa polskiego, książąt polskich z okresu rozbicia dzielnicowego, ojców niepodległości wymienionych w ustawie o narodowych obchodach setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osób ogłoszonych świętymi lub błogosławionymi przez Kościół katolicki lub inny kościół chrześcijańskich. Chronionym patronem może być też inna osoba zasłużona dla budowania i umacniania państwa polskiego, tożsamości narodu polskiego lub dla rozwoju społeczeństwa ze względu na udział w walce o niepodległość lub ochronę granic państwa polskiego. Szeroki zakres proponowanej ochrony wynika z licznego grona postaci historycznych, które przyczyniły się do umacniania tożsamości narodowej i suwerenności państwa polskiego. Ponadto ten sam artykuł zawiera definicję patronatu. Obejmuje ona organizacje lub instytucje, które brały udział w walce o niepodległość, budowały i umacniały suwerenność państwa polskiego lub przez działalność artystyczną, naukową lub społeczną budowały i umacniały tożsamość narodową. Za patronat uznane mają zostać także nazwy wydarzeń, przedmiotów, dat oraz miejsc związanych z działalnością tychże patronów. Zmiana nazw obiektów, które miały powyższych patronów lub patronat, będzie dopuszczalna tylko w celu bardziej godnego upamiętnienia ich pamięci przez nadanie ich imienia lub nazwy innemu obiektowi przestrzeni publicznej. Zmiana nazwy będzie także możliwa, jeżeli zostaną ujawnione nowe, nieznane wcześniej fakty poddające w wątpliwość zasługi osoby lub podmiotu, na cześć których nazwano obiekt w przestrzeni publicznej. O nieważności natomiast uchwał na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym będzie orzekał wojewoda. I również wówczas będzie możliwa ścieżka odwoławcza od decyzji wojewody. Dodatkowo ze względu na to, że aby nie można było wykorzystać okresu poprzedzającego wejście w życie ustawy do rugowania z przestrzeni publicznej ojców polskiej niepodległości, projekt wprowadza zapis, zgodnie z którym uchwały jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zmian patrona lub patronatu podjęte po 1 stycznia 2022 roku będą nieważne.
Artykuł 5 tego projektu ustawy przewiduje, że jeśli w okresie od 12 września 1989 roku do 31 grudnia 2021 została podjęta uchwała o nadaniu obiektu przestrzeni publicznej nazwy, o której mowa w ustawie z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, organ jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przywrócenia poprzedniej nazwy w przeciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Rozwiązanie to ma na celu odwrócenie skutków decyzji podjętych już w okresie transformacji ustrojowej, których celem było propagowanie ustroju komunistycznego. Z wymienionych względów Klub Prawa i Sprawiedliwości popiera powyższy projekt ustawy wraz ze zgłoszonymi w trakcie pierwszego czytania poprawkami i jest za dalszym procedowaniem tego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, panie i panowie posłowie, szanowni państwo, tak jak wczoraj na posiedzeniu komisji zacznę od gratulacji, które kieruję do posłów wnioskodawców, bo zepsuć jeszcze bardziej coś, co już w punkcie wyjścia było, mówiąc wprost, legislacyjnym bublem, to jednak jest osiągnięcie. A wam się udało, panie i panowie, to imponujące, naprawdę. Chcę jednak zwrócić się przede wszystkim do tych z państwa parlamentarzystów, którzy się jeszcze wahacie i nie boicie na przykład dyscypliny partyjnej czy prezesa. Nie głosujcie za tym projektem. Nie głosujcie za tym projektem, bo to jest po prostu zła ustawa. Ustawa, która rzekomo, chroniąc dziedzictwo narodowe w zakresie nazewnictwa obiektów przestrzeni publicznej, szydzi z polskiego dziedzictwa w zakresie legislacji, prawodawstwa i demokracji. Ustawa, która urąga dorobkowi tej Izby. Wiele zastrzeżeń co do konstytucyjności tego projektu miało w trakcie prac podkomisji Biuro Legislacyjne Sejmu. Większość z nich nie została uwzględniona, podobnie jak to miało miejsce w przypadku prac nad Polskim Ładem. Skala może inna, ale efekt będzie podobny. Legislacyjny potworek. Dość powiedzieć, że w ustawie, która liczy po zmianach wszystkiego 13 artykułów, 3 artykuły są zupełnie niezwiązane z zakresem jej regulacji. 2 z nich poprzez nowelizację ustawy o Radzie Ministrów oraz ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zmieniają kompetencje premiera, rozszerzając je w zakresie na przykład zlecania podmiotom pożytku publicznego zadań publicznych w trybie pozakonkursowym. 3 zaś zmienia sposób finansowania produkcji audiowizualnych. No konia z rzędem temu, kto by się tego domyślił. Sensu i dokładnego zakresu tej ostatniej wrzutki nie był w stanie na posiedzeniu komisji wytłumaczyć nawet poseł sprawozdawca. Panie i panowie posłowie, no bądźmy poważni. Powtórzę, ustawa to nie jest groch z kapustą, bigos czy jakieś jednogarnkowe danie, do którego można wrzucić wszystko. Dodam, że jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości przyznał, i to jest cytat dokładny, że u niektórych może to nawet budzić pewne obrzydzenie. Więc jeśli nie do waszego poczucia przyzwoitości, czy wierności zasadom przyzwoitej legislacji, zaapeluję tak jak Herbert do waszego smaku, bo to jest także kwestia smaku po prostu. Nie głosujcie za tym projektem. Poza wrzutkami zresztą mamy w projekcie jeszcze retroaktywność sprzeczną z artykułem 2 Konstytucji, co sygnalizowało także Biuro Legislacyjne Sejmu, oczywiście na próżno. Mamy też brak vacatio legis, z przyczyn, których także nie był w stanie wytłumaczyć poseł sprawozdawca, oraz zapisy sprzeczne z zasadą określoności przepisów prawa. Powtórzę, to jest po prostu legislacyjnie zła ustawa. W tym świetle już nawet kolejny zamach na autonomię samorządów, tutaj serwowany w zakresie nazewnictwa, nie robi takiego wrażenia. No i pozostaje jeszcze kwestia samej zasadności całego projektu. Na pierwszym posiedzeniu podkomisji zwróciłem się do posła sprawozdawcy z pytaniem, ilu zmian patronów w ujęciu tego projektu ustawy dokonano w przestrzeni ostatnich 5 i 10 lat. W uzasadnieniu projektu czytamy bowiem, cytuję, z wielkim niepokojem należy przyjąć pojawiające się w ostatnim czasie w debacie publicznej inicjatywy zmierzające do zmiany nazw ulic, placów czy innych obiektów w przestrzeni publicznej upamiętniających osoby szczególnie zasłużone w polskiej historii. Dopuszczenie do podważania fundamentów pamięci narodu wiąże się z ryzykiem osłabienia i poróżnienia wspólnoty, a przez to jest sprzeczne z interesem społecznym. W moim przekonaniu tymczasem inicjatywy zmierzające do zmian nazw ulic, placów czy innych obiektów w przestrzeni publicznej
w ostatnich latach wychodziły i były realizowane również ustawowo, przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, przez partię rządzącą. W Łodzi, w której obowiązuje moratorium na zmianę nazw ulic, wojewoda łódzki zmienił ich kilkadziesiąt. Proszę zatem o przedstawienie obywatelom dowodów na to, że jest inaczej i że przedmiotowa regulacja jest naprawdę potrzebna. Że nie zmieniacie całego ustroju nazewnictwa obiektów przestrzeni publicznej na doraźne zapotrzebowanie polityczne. I mam jeszcze jedno tak naprawdę podstawowe pytanie. Dlaczego funkcjonariusze Prawa i Sprawiedliwości uważają, że wiedzą lepiej od obywateli, przy jakich ulicach oni chcieliby mieszkać i na jakie pomniki spoglądać? Dlaczego chcecie państwo cenzurować głos suwerena i dlaczego boicie się dopuszczenia w kwestiach spornych możliwości rozstrzygnięcia jej w drodze na przykład referendum lokalnego? Taką poprawkę złożyłem na posiedzeniu podkomisji i została odrzucona waszymi głosami. W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej przez wzgląd na szacunek dla tej Izby i wierność Konstytucji apeluję gorąco do wszystkich pań i panów posłów o odrzucenie tego bardzo złego projektu. I oczywiście wniosek o odrzucenie składam na ręce pani marszałek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Paulina Matysiak, Lewica. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Zacznijmy od tego, jak wygląda proces legislacyjny w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości i przyjrzymy się temu na przykładzie właśnie procedowanej ustawy z druku nr 1937, ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów w przestrzeni publicznej. I zacznijmy od tego, że trudno nazwać procesem legislacyjnym to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. Taki proces zakłada przecież serię zaplanowanych i wynikających z siebie czynności. Natomiast przy uchwalaniu prawa przez Prawo i Sprawiedliwość bardzo często nic nie jest zaplanowane i z siebie nie wynika, bo projekty powstają na skutek impulsu chwili, bez konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych, bez sprawdzenia relacji nowych przepisów z istniejącymi przepisami, często nawet bez przemyślenia skutków i przygotowania administracji na realizację nowych ustaw. Tymczasem na porządku dziennym jest przynoszenie ustaw do Sejmu na ostatnią chwilę lub składanie poprawek, które zmieniają całą ustawę także na ostatnią chwilę. To działanie wedle formuły najpierw się uchwali, a potem się pomyśli, czego jaskrawym przykładem było wprowadzenie Polskiego Ładu, który nie tylko zaskoczył polskie społeczeństwo, ale najwyraźniej także autorów reformy i podległe im urzędy. To zresztą mamy w tej ustawie, którą dzisiaj się zajmujemy. Ponieważ w tej ustawie mamy dwie wrzutki. Jedna dotyczy umożliwienia premierowi zlecania zadań organizacjom pozarządowym poza trybem konkursowym. To jest zmiana w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. A druga, która dotyczy programów telewizyjnych w języku polskim i w innych językach dla odbiorców poza granicami kraju. Zmiana w ustawie o radiofonii i telewizji złożona wczoraj podczas komisji. I przechodząc już do samego przedmiotu ustawy. To naprawdę przykre, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ufa samorządom i podejmuje coraz to nowe działania, aby pozbawić je decyzyjności w kolejnych obszarach. Bo wydawać by się mogło, że kwestia nadawania nazw ulicom czy innym obiektom w przestrzeni publicznej należy w głównej mierze do włodarzy danej miejscowości oraz do jej mieszkańców. Ale jak widać, posłowie i posłanki Prawa i Sprawiedliwości chcą mieć kontrolę absolutną. Dlatego też chcą przyjąć ustawę, która nakłada wiele ograniczeń właśnie w tym temacie. I doskonale zdajemy sobie sprawę, jakie jest też tło procedowania tej ustawy, bo tak naprawdę to odpowiedź na społeczną wolę zmiany nazwy Ronda Dmowskiego w Warszawie na Rondo Praw Kobiet pod wpływem masowego sprzeciwu wobec brutalnego zaostrzenia przepisów aborcyjnych przez Prawo i Sprawiedliwość. Petycję w tej sprawie przyjęła Rada Miasta. I właśnie to wywołało furię wśród skrajnej prawicy. Ale czy jest coś złego? Zapytajmy się o to. Czy jest coś złego w tym, że sami mieszkańcy i demokratycznie wybrana większość w samorządzie chcą nadać jakiemuś miejscu nazwę, która odpowiada na ich potrzeby? Dla Prawa i Sprawiedliwości najwidoczniej tak, dlatego teraz chcę uniemożliwić takie działania nie tylko władzom Warszawy, ale wszystkim samorządom w Polsce. I oczywiście w tym projekcie znajdujemy jakieś pewne wyjątki, które pozwalają na dokonanie zmiany, jeśli znajdzie się dla danego patrona godniejszą formę upamiętnienia lub gdy ujawni się okoliczności, które kwestionują zasadność nadania danej nazwy.
Potem wymienia się, że jeśli dana postać propagowała totalitaryzm, nazizm, komunizm, to jest przesłanka, by usunąć ją z nazwy. Ale czy już usunięcie pomnika księdza, któremu udowodniono pedofilię w przeszłości, będzie według autorów tej ustawy odpowiednią przesłankę? Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na takie pytania na komisji. W projekcie ustawy sporo władzy w ręce otrzymują wojewodowie, którzy w określonych przypadkach będą mieli prawo do nadawania nowych nazw ulicom i placom. Autorzy projektu mówią, że ich celem jest wyłączenie bieżącej walki politycznej w tej kwestii. Trudno jednak wierzyć tutaj autorom ustawy na słowo, kiedy na przykład kilka lat temu w ramach swoich działań ówczesny wojewoda łódzki z nadania Prawa i Sprawiedliwości zmienił nazwę Placu Zwycięstwa w Łodzi na Plac Lecha Kaczyńskiego. I raczej trudno mówić o tym, żeby to nie był polityczny wybór. Pytanie podstawowe, czy ta ustawa była konsultowana z samorządami? Nie, nie była. Czy samorządy wyraziły aprobatę do proponowanych zapisów w tej ustawie? Oczywiście nie wyraziły. Nie przeprowadzono w przypadku tej ustawy żadnych konsultacji społecznych. Wobec tych wszystkich przyczyn, o których przed chwilą mówiłam, Koalicyjny Klub Lewicy będzie głosować przeciwko przyjęciu tej ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Bożena Żelazowska, Koalicja Polska. Szanowna pani marszałek, panie i panowie posłowie. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów i Konserwatystów przedstawiam stanowisko klubu dotyczące poselskiego projektu ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazewnictwem obiektów przestrzeni publicznej z druku 1937. Projekt tej ustawy jest niewątpliwie reakcją grupy posłów PiS-u na uchwałę Rady Warszawy dotyczącą przyjęcia petycji o zmianę nazwy Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. Czyli niemądra decyzja jednej strony i chcecie ją państwo zastąpić niemądrą i szkodliwą ustawą. Przecież mamy jeszcze wiele miejsc w stolicy i w kraju, które mogą nosić nazwę Praw Kobiet. I nie wprowadzajmy ustawy, która burzy porządek prawny i zmienia mapę nazewnictwa ulic stolicy, która w ten sposób czci ojców naszej niepodległości. Bo pamiętajmy, że Rondo Dmowskiego jest wpisane w pewien archipelag Warszawy, który tworzą pomniki Wincentego Witosa, Korfantego, Placu Hallera, Rondo Dmowskiego i Placu Piłsudskiego oczywiście. Nie wprowadzajmy ustawy, która jeszcze bardziej burzy porządek prawny, która prowadzi do kolejnego sporu politycznego i podziału społecznego. Na zaledwie dwóch stronach tej ustawy naruszacie państwo zapisy ustawy o samorządzie gmin i w ten sposób po raz kolejny pozbawiacie kompetencji samorządy. Po raz kolejny zabierane są kompetencje radom gmin, a pamiętajmy, że te rady zostały wybrane w demokratycznych wyborach. I mają prawo też nadać nazewnictwo i imię w swojej miejscowości takie, jakie uważają, że należy się tej danej ulicy czy też obiektowi użyteczności publicznej. A na wczorajszym posiedzeniu komisji, chociaż wcześniej trwały prace w specjalnie powołanej podkomisji, został wrzucony zapis, który powoduje zmianę ustawy o radiofonii i telewizji, narusza też zapisy ustawy o finansach publicznych i zmienia ustawę o wolontariacie. Takie przypadki nie powinny mieć miejsca, drodzy państwo. Ta ustawa jest sprzeczna z dotychczasowym ustawodawstwem. Wprowadza chaos i jakieś podwójne, a nawet potrójne standardy. W uzasadnieniu piszecie państwo, że nie będzie ona miała wpływu na zwiększenie kosztów. I to też jest kolejna bzdura, bo jak wiemy, każda zmiana nazwy pociąga za sobą zmianę adresów, wymianę dokumentów, zmianę tablic. To są realne koszty zarówno dla administracji, jak i dla mieszkańców czy firm. Oczywiście, jeżeli do zmiany nazewnictwa dojdzie. Zgodnie z zapisami tej ustawy, ostateczną decyzję w tej kwestii będzie mógł podjąć wojewoda, a prawo ma działać wstecz. To jest zła
szkodliwa i antysamorządowa ustawa. Jest źle oceniana również przez Biuro Analiz Sejmowych i absolutnie niekonstytucyjna. Dlatego też klub Koalicji Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za odrzuceniem tej ustawy. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. W tej Izbie powstaje powszechne prawo. Normy, które tutaj kształtujemy, powinny mieć charakter obiektywny i ogólny. Ja wiem, że to są słowa oczywiste, ale warto je przypomnieć. Procedowany projekt w żadnej mierze nie spełnia tych warunków. Jest pisany na kolanie, jest zamachem na niezależność wspólnot samorządowych. W dodatku ma genezę nie w dbałości o dobro powszechne, ale w jednostkowej sytuacji. W próbie siłowego zablokowania władzom Warszawy zmiany ronda, obojętnie co o tym sądzimy. Nie wiem, tak czy tak, no, każdy ma prawo mieć własne zdanie, ale to jest siłowe zablokowanie władzom Warszawy zmiany nazwy ronda, które i tak za chwilę po przebudowie przestanie istnieć. Więc po to się w ogóle zajmujemy tutaj tą ustawą. Proszę bardzo. Taka była dyspozycja z Nowogrodzkiej zapewne i taka była dyspozycja waszych spin doktorów, żebyście po prostu mieli lans kosztem tego, co zdecydowali przedstawiciele mieszkańców stolicy. I to jest bardzo źle. Ale i tak to złe prawo, złe po prostu, dlatego że panie pośle Lisiecki, ile razy by pan nie odmieniał słowa narodowy z tej mównicy, to naprawdę niczego tutaj to nie zmieni. To jest bardzo zła ustawa. Takie prawo, które jest złe, potraficie jeszcze bardziej zepsuć, co wykazaliście w toku prac komisji. W toku tych prac bowiem wszystkie wrzutki, które przynieśliście, nie potrafili ich autorzy kompletnie wytłumaczyć nam, na czym polegają rzeczy, które do tej ustawy wprowadzają. Czyli jakby rzekomi autorzy zmian w ustawie nie do końca wiedzieli, co zmieniają poprawki, które przynoszą. Więc ja to może wyjaśnię. I chciałabym, żeby też państwo mi wyjaśnili. Proszę mi powiedzieć, co ma wspólnego z przedmiotem ustawy, na przykład artykuł 9, który daje panu premierowi możliwość dowolnego zlecania z wolnej ręki zadań publicznych organizacjom kościelnym. Bo precyzując, o tym właśnie mówi artykuł 3, punkt 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. To właśnie robicie w tej ustawie. Mało publicznych pieniędzy daliście Rydzykowi, mało kasy popłynęło przez fundusz kościelny. Jaki jest, przepraszam, sens następnej wrzutki do ustawy, tej już wczorajszej, tym razem o radiofonii i telewizji? Mętne przepuszczanie publicznej kasy przez podmioty trzecie i spółeczki. 2 miliardy na TVP już wam, przepraszam, nie wystarczy. Składaliśmy jako Polska 2050 i podtrzymujemy wniosek o odrzucenie tej złej ustawy w całości, a także teraz składamy wniosek o wyrzucenie najbardziej szkodliwych jej artykułów. I bardzo prosimy, odwróćcie państwo jeszcze swoje zdanie. Ta ustawa nie nadaje się do uchwalenia i o tym mówiło nawet Biuro Legislacyjne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja. Dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo, nie byłoby awantury o tę ustawę, gdyby nie to, co lewicowa Koalicja Obywatelska próbuje robić w Warszawie. Gdyby nie to, że w Warszawie próbuje się wymazać jednego z najważniejszych ojców polskiej niepodległości, Romana Dmowskiego. To jest rzeczywista przyczyna i obawa, że takie działania partii Donalda Tuska będą stosowane w przyszłości, będą stosowane szerzej w całym kraju. Tak, niestety dzisiaj radni lewicowi i radni lewicowi zarówno z Lewicy, jak i z Koalicji Obywatelskiej zagłosowali w Warszawie za tym, żeby wymazywać fundamentalną część polskiej historii. I pewnie nie trzeba by było tej debaty, nie trzeba by było takich jakichś również, trzeba to dużo powiedzieć, karkołomnych działań legislacyjnych, gdyby nie ta sytuacja. Gdyby Platforma Obywatelska
nie objęła kursu na zapateryzm, na totalną lewacką rewolucję światopoglądową i historyczną. Taka jest dzisiaj prawda. Taka jest prawda o partii, która mieni się chadecką. Taka jest prawda również, i tu zwracam się do siedzącej w pierwszym rzędzie pani wicemarszałek, jako prawnuczki Władysława Grabskiego, jako premiera Władysława Grabskiego prawnuczki, współpracownika Romana Dmowskiego. Może nie trzeba by było całego tego zamieszania, gdyby pani zaapelowała do radnych z Warszawy, która jest pani wybrana, żeby nie robili tego, co zrobili. Żeby nie wymazywali ronda Romana Dmowskiego z mapy polskiej stolicy. Bo to jest haniebne. Bo wy musicie sobie zdawać z tego sprawę, niezależnie czy jesteście z korzeniami w AWS-ie, czy w Unii Wolności, czy gdziekolwiek indziej, że to, co dzisiaj realizujecie, to jest totalnie lewacka agenda historyczna, polityczna, ideologiczna. I że z partią ludową, chadecką już dawno nie macie nic wspólnego. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Roman Dmowski, jak i pozostali ojcowie niepodległości, zasługuje na to, żeby być należycie honorowanym w stolicy. Zasługuje na to, żeby również znaleźć swoje poczesne miejsce w polskim parlamencie, również jako minister spraw zagranicznych II Rzeczpospolitej. I dlatego również w reakcji na te próby, na te skandaliczne próby wymazywania jego imienia z przestrzeni publicznej, będziemy jeszcze w tym posiedzeniu składali wniosek, żeby jedną z sal sejmowych nadać tej sali imię Romana Dmowskiego. Dziękuję bardzo. Pani poseł Senyszyn, a potem w trybie sprostowania. Bardzo proszę. Wysoka Izbo, Koło Parlamentarne PPS wnosi o odrzucenie projektu ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej i pomników, gdyż projekt jest sprzeczny z konstytucją, rozumem, zdrowym rozsądkiem, a także zabiera samorządom ich uprawnienia. Komisja głosami PiS uzupełniła projekt ustawy o absurdalne punkty, które zmieniają ustawę o radiofonii i telewizji, ustawę o Radzie Ministrów i ustawę o wolontariacie. I to w sposób, który umożliwi dowolne wydawanie pieniędzy z budżetu bez żadnej kontroli. Czwartą kadencję jestem w Sejmie, ale nie widziałam niczego podobnie głupiego. Ustawa została napisana pod konkretną, jednostkową sprawę, żeby samorząd Warszawy nie mógł zmienić nazwy Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet. Oczywiście mają być też chronieni inni patroni. Jeśli już jakaś ulica, plac, szkoła ma za patrona na przykład prezydenta Lecha Kaczyńskiego albo żołnierza słusznie wyklętego za mordy i rozboje albo jakiegoś świętego, to żeby taka ulica, taka nazwa nie mogła być zmieniona. Żeby nie można było zlikwidować schodów na placu Piłsudskiego, ani żadnego z ponad 1000 pomników JP2, które szpecą Polskę, bo co jeden jest brzydszy, a mamy ustawę o ochronie uczuć religijnych, ale nie mamy o ochronie uczuć estetycznych i musimy te maszkarony oglądać. Oczywiście to tylko pisowskie złudzenia, że ustawa uchroni różnych patronów po wsze czasy. Pierwszą rzeczą, jaką powinna zrobić demokratyczna opozycja po wygranych wyborach, będzie uchylenie setek bzdurnych pisowskich ustaw, a wśród nich właśnie tej. PiS nie rozumie, że nie można zadekretować obowiązku czczenia ludzi, którzy nie są tego warci. Osobna sprawa to tak zwani święci patroni, którzy w świeckim państwie nie powinni mieć publicznych obiektów nazywanych ich imieniem. Zwłaszcza, że świętość często jest wątpliwa. Wszak papież Paweł VI w 1969 roku zatwierdził nowy kalendarz liturgiczny, w którym nie ma ani świętego Krzysztofa, ani świętego Walentego. Kierowcy i zakochani pewnie o tym nie wiedzą i dlatego jest tyle wypadków miłosnych i drogowych. Dziękuję bardzo. I składam na ręce pana marszałka wniosek o odrzucenie.
Rozumiem, że do pytań. A przepraszam, jeszcze pani marszałek w trybie sprostowania. Ja bardzo chciałam prosić pana posła Winnickiego, żeby zostawił moją rodzinę, mojego dziadka w spokoju. Był osobą bardzo tolerancyjną i dbał o to, żeby wszyscy mogli się pomieścić i wspólnie działać. I chciałabym, żeby nie mówił nieprawdy, ponieważ Rada Warszawy nie przyjęła decyzji o usunięciu nazwy Romana Dmowskiego, tylko przyjęła petycję obywatelską. Należy przyjmować petycję obywatelską i słuchać tego, co mówią mieszkańcy Warszawy. Taka jest rola radnych, dlatego prosiłabym nie wprowadzać ludzi w błąd. Dziękuję. Do pytań zgłosili się posłowie. Wyznaczam czas pytania na 1 minutę. Zamykam listę zgłoszonych do pytań. Jako pierwszy pani poseł Urszula Augustyn, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wczoraj przez lwią część naszego posiedzenia komisji nie mogliśmy dojść do wniosku, jaki powinien tytuł nosić ten dokument, ta ustawa. Otóż dzisiaj mam ten tytuł i proponuję, żeby pan poseł wnioskodawca ten tytuł przyjął. To będzie ustawa o arogancji PiS, bo zgodnie z tą ustawą wojewoda wie lepiej niż wie samorząd i niż wiedzą mieszkańcy, a kurator, jak wynika z innej ustawy, wie dużo lepiej niż rodzice, którzy chcą dobrego wychowania i dobrej edukacji dla swoich dzieci. To jest ustawa, o której mówi Biuro Legislacyjne, że jest niekonstytucyjna i przypadków tej niekonstytucyjności bardzo wiele wczoraj zostało pokazanych. Ale arogancja PiS podpowiada nic to, zrobimy i tak po swojemu. W związku z tym pytam, wniósł pan poseł wnioskodawca wczoraj poprawkę, która dotyczy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Moje pytanie, jak się ma Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do ustalania nazwy pomnika czy też ulicy, to po pierwsze, a po drugie, czego naprawdę dotyczy treść tej poprawki? Pani poseł, pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, rzeczywiście myślałam, że ta ustawa to jest tylko zła ustawa, która ogranicza swobody samorządów, swobody obywatelskie, ale tak naprawdę ta ustawa ma drugie dno, bo te dwie poprawki, które zostały wczoraj znienacka, ale naprawdę znienacka wprowadzone, świadczą, że ta ustawa ma być wykorzystana do przekazywania pieniędzy bez kontroli, bo stworzenie zapisu dotyczącego ustawy o radio i telewizji świadczy tylko o tym, że chcecie w sposób pozakontrolny wyprowadzać pieniądze budżetowe. To samo dotyczy bez kontroli przekazywania środków na organizacje. To znaczy, to jest takie wasze lub czasopisma, takiego skandalu, takiego procedowania i takiego wprowadzania poprawek jeszcze w tym Sejmie za moich czasów nie było. Pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska. Panie marszałku, panie i panowie posłowie, no nikomu, broń Boże, niczego nie wypominając, pani marszałek, ale za moich czasów też nie było. Czyli przez 8 kadencji nie było i przez 9 kadencji nie było. A tu nagle patrzę, jest ustawa, którą i tak należałoby wyrzucić do kosza, ponieważ wywłaszcza samorządy z ich konstytucyjnej roli. Nie wiadomo zresztą po co jest, na jakichś urojeniach zbudowana. I do tego ni stąd, ni stąd się okazuje, że do tego dodajemy jakąś ustawę o Radzie Ministrów, o wolontariacie, no ale to jeszcze pół biedy, bo może z tymi pomnikami mają coś wspólnego, będą na tych pomnikach. No ale ustawa, która daje monopol telewizji publicznej na jakąś produkcję, której nie wiem, czy ktokolwiek inny też produkuje, to już naprawdę jest przesada. Więc ja jeszcze raz pytam pana posła wnioskodawcę, bo wczoraj mi nie umiał wytłumaczyć, o czym jest ta poprawka wprowadzająca tam ustawę o radiofonii i telewizji. Pan poseł Michał Dziękuję. Gramatyka, Polska 2050. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, ten projekt jest tak zły, że zagraża nawet Świętej Barbarze. W Warszawie jest ulica Świętej Barbary, to jest bardzo ważna ulica, bo ona dochodzi do samej ulicy Nowogrodzkiej. I tę ulicę wytyczono z końcem XIX stulecia.
nazwano ją imieniem świętej Barbary. Problem polega na tym, że papież w 1969 roku wykreślił świętą Barbarę z tak zwanego Martyrologium Romanum, czyli z rejestru świętych Kościoła katolickiego. A artykuł 3 ustęp 2 tej ustawy mówi, że jeżeli pojawi się okoliczność nieznana w chwili nadania nazwy patrona, to wtedy nazwę ulicy można zmienić. A ja jako poseł ze Śląska jestem z regionu, w którym wiele instytucji publicznych i wiele ulic nosi właśnie imię świętej Barbary. Podobny los zresztą może czekać jezuitę świętego Edmunda Campiona, który został skazany i wykonano na nim karę śmierci za szpiegostwo na rzecz obcego państwa. To też znajduje się w tym fatalnym projekcie ustawy. To się nadaje do kosza. Pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo. Poselski projekt ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej, można by było go nazwać Zablokuj samorząd, wolną myśl. Ale ja chciałem się zapytać tutaj wnioskodawców, posłów, bo jest coś takiego jak ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie przestrzeni publicznej. Oznacza to gminną lub powiatową jednostkę organizacyjną, wojewódzką, samorządową jednostkę organizacyjną, jednostkę pomocniczą gminy, budowlę, obiekt, urządzenie użyteczności publicznej, w tym drogę, ulicę, most i plac. Chciałbym zapytać, skąd zaczerpnięto pomysł na taką nową w przestrzeni, choćby urbanistycznej, nazwę obiekt przestrzeni publicznej? Kto był takim, można powiedzieć, wybitnym znawcą urbanistyki i nazwał właśnie i opisał w formie definicji obiekt przestrzeni publicznej? Bardzo dziękuję. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, opozycja na tej sali musi być zupełnie spokojna, bo ta ustawa i tak przejdzie, bo przecież ustawa jest autorstwa Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Prawa i Sprawiedliwości, a dokładniej Wydziału Propagandy i Nauczania w duchu jedynie słusznej idei. Ale Polacy mają prawo pytać, dlaczego wprowadza się dyskryminację wyznaniową, dlaczego patronami mogą być tylko błogosławieni święci. Chciałbym też zapytać, jakiego kryteria doboru będzie osób do szacownych komisji, które będą miały za zadanie dokonywać oceny, która z historycznych postaci jest bardziej godna, a która mniej. Czy nazwanie skweru na przykład imieniem Mahatmy Gandhiego będzie uznawana za uwłaczające tożsamości państwa i narodu polskiego? Gdyby jeszcze ktoś z Komitetu Centralnego Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział mi na piśmie, byłbym zadowolony, a moi wyborcy tym bardziej. Dziękuję bardzo. Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, procedowana ustawa ma jeden cel – uderzyć w suwerenność głosowań i decyzji podejmowanych przez samorządy w kwestii upamiętniania osób przestrzeni publicznej. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Zmiana ta uderzy również w mieszkańców miast i wsi, bo to oni wybierają swoich reprezentantów, a wybrani w sposób demokratyczny radni podejmują decyzję o proponowanej zmianie nazwy w danej miejscowości. Ustawa jest pisana na kolanie. Wyraźnie widać brak właściwych definicji i niekonstytucyjność. Oczywiście została zgłoszona jako projekt poselski bez szerokiej debaty. A te wrzutki do tej ustawy to naprawdę żenada. Jak można tak stanowić prawo? Ta ustawa jest nie do przyjęcia. Dziękuję. Pan poseł Konrad Frysztak, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, chciałbym zwrócić się do kogoś z ministerstwa, ale nikogo nie ma. To jest właśnie szacunek dla tej Izby, ale również szacunek dla obywateli, dla państwa. Bo to nie jest tak, że przecież ktoś będzie wybierał te nazwy ulicy pośród mieszkańców. Oto będą sobie siedzieć ci, których tutaj dzisiaj nie ma. I tak jak kiedyś był premier z tabletu, tak minister Gliński być może też przez tablet będzie nam wskazywał nazwy ulic. Na przykład w Radomiu, w Szydłowcu, w Kozienicach. Dodatkowo kompetencje otrzymają wojewodowie. No, na przykład jest były wojewoda mazowiecki,
parę razy jego zarządzenia zostały uchylane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, a niekiedy nawet i przez naczelny. Również obecny wojewoda Konstanty Radziwiłł przegrał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, chociażby zawieszenie dyrektora szpitala w Radomiu. Szanowni Państwo, ale zwracam się przede wszystkim do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czy wy żeście powariowali? Wam już nawet ulice przeszkadzają? Pan poseł Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, co wam przeszkadzają samorządy? Dlaczego żeście się tak na nie uwzięli? To jest kolejna ustawa z wielu, które wprowadzaliście przez te 6 lat, która ogranicza kompetencje samorządów. Ale przecież nie ma problemu, abyście startowali w wyborach i te wybory wygrywali. Bo to przecież mieszkańcy decydują, kto będzie wójtem, burmistrzem czy prezydentem danej gminy, danego miasta. I to właśnie te osoby wraz z radą gminy, radą miasta powinny decydować o tym, jak będą się nazywać dane ulice. Ale nie. Wy chcecie wszystko sterować centralnie. Wy chcecie historię malować na nowo. Wy chcecie mieć swoich patronów, bo inni patroni, którzy będą nadawani przez radnych z opozycji, nie będą akceptowani. Ta ustawa jest skandaliczna. Należy ją jak najszybciej odrzucić. Pani poseł Małgorzata Tracz, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ta ustawa jest niczym innym jak politycznym happeningiem i powinna zostać odrzucona w całości. Ta ustawa będzie stanowić przeszkodę między innymi w dokonywaniu czasem trudnych rozliczeń z historią naszych miast i gmin. Najlepszym przykładem jest dyskusja, która toczy się we Wrocławiu odnośnie zmiany nazwy ulicy Świętego Jana Kapistrana. Jan Kapistran jako święty Kościoła katolickiego podlegałby ochronie na mocy tej ustawy, jednocześnie będąc negatywnym bohaterem jednego z najczarniejszych wydarzeń w historii Wrocławia. W 1453 roku Kapistran przebywał we Wrocławiu jako inkwizytor generalny, gdzie swoimi antysemickimi kazaniami doprowadził do wygnania z miasta ludności żydowskiej i do spalenia na stosie 41 wrocławskich Żydów. Jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, to każda próba oddania symbolicznej sprawiedliwości mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia, którzy padli ofiarą pogromu, zakończy się uchyleniem uchwały Rady Miejskiej przez wojewodę. Czy naprawdę chcecie tą ustawą taką historyczną Pani niesprawiedliwość poseł sankcjonować? PPS. Ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego zmienia artykuł 25 punkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji w taki sposób, że koszty tworzenia programów i audycji dla odbiorców za granicą mają być pokrywane z budżetu państwa, ale nie w granicach określonych ustawą budżetową, jak dotychczas. Czyli na zasadzie hulaj dusza, piekła nie ma. O co tutaj chodzi? Czy może o to, żeby poza ustawą budżetową, poza kontrolą Sejmu, kosztem na przykład ochrony zdrowia, znowu dać PiS-owskiej telewizji kilka miliardów złotych? Z kolei artykuł 9 zmienia, nie wiadomo z jakiej racji, artykuł 11b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, umożliwiając premierowi zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Jaki szwindel się za tym kryje? Czyim kumplom mają być zlecane te zadania? Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Poseł Franciszek Sterczewski, Koalicja Obywatelska. Nie ma pana posła? Pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Panie Przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Kaczyński, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Żeby zagwarantować nazwy ulic, placów, pomników katolickim, świętym i narodowcom, PiS musi to zrobić za pomocą ustawy. Bo wiedzą dobrze, że Polki i Polacy nie chcą patronów ulic, którzy chronili pedofilów lub byli odpowiedzialni za czystki etniczne.
Wstyd mieszkać przy takich ulicach i żadna ustawa tego nie zmieni. Jednak skoro się tak upieracie, to niech ci wszyscy patopatroni zostaną. Ale na takiej zasadzie, na jakiej Finlandia zostawiła pomniki z czasów okupacji rosyjskiej. Niech będą one smutnym symbolem, że był czas w Polsce, gdy rządzący czcili pedofilów w sutannach i bandytów, którzy dokonywali czystek etnicznych. I żeby te pomniki były ostrzeżeniem, że ten czas może wrócić, jeśli nie będziemy wystarczająco bronić swojej demokracji i wolności. A propos, panie marszałku Terlecki, czy dalej pan uważa, że Putin zachował twarz? Może by pan odpowiedział. Polki i Polacy czekają na tę odpowiedź, panie marszałku. Pan poseł Maciej Konieczny, Lewica. Znowu na mnie padła ta pani obecność. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Twórcą Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie był generał Jerzy Ziętek. Takie są fakty. Jego nazwisko w tajemniczych okolicznościach zniknęło jednak z oficjalnej nazwy parku. Widać, dla obecnych władz fakty nie mają wielkiego znaczenia. Legendarny wojewoda katowicki, któremu poza Parkiem Śląskim zawdzięczamy m.in. budowę hali Spodka, w oczach obecnych władz nie zasługuje najwidoczniej na upamiętnienie. Ślązacy są innego zdania. Dla rządzącej prawicy prawda i pamięć nie mają jednak znaczenia. Liczy się toporna ideologiczna sztampa, w której chcecie zamknąć naszą historię. O tym zresztą jest ta ustawa. Zamiast uczciwej dyskusji o naszej wspólnej historii i pamięci, idiotyczne wzory. Święci tak, komuniści nie. Aż korci, żeby nazwać jakiś plac imieniem arcybiskupa Romero i zobaczyć, czy się system wam zawiesi. Strasznie niemądra ta wasza ustawa. Na szczęście długo nie obowiązywała ona nie będzie i pewnie nikt o niej nie będzie za chwilę pamiętał. Poseł Magdalena Biejat, Lewica. Wysoka Izbo, ta ustawa powstała, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość najwyraźniej dostaje histerii na dźwięk słowa prawa kobiet. Ta ustawa powstała, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość tak boi się faktu, że mieszkańcy i mieszkanki Warszawy mają gdzieś Romana Dmowskiego, a za to zależy im na upamiętnieniu praw kobiet, że musieliście aż zrobić specustawę do tego. Czy naprawdę, naprawdę tego się boicie? Czy to jest naprawdę najważniejszy dziś problem? Czy naprawdę nie jesteście w stanie uznać, że mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, ale też innych miast i miasteczek mają prawo decydować, przy jakich ulicach chcą mieszkać i kogo chcą nazwami tych ulic, placów i rond honorować? To jest po prostu żałosne. Poseł Paulina Matysiak, Lewica. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja bym chciała się dopytać o jedną kwestię, o poprawkę, która została w pracach podczas prac podkomisji złożona, a mianowicie o tę kwestię dotyczącą ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jaki ma to związek z ustawą, która przecież zamierza regulować nazwy obiektów w przestrzeni publicznej? I pewnie można byłoby sobie odpowiedzieć, że no pewnie ma żaden związek, ale chcieliście państwo dać dodatkowe uprawnienia premierowi po to, by mógł rozdawać publiczne pieniądze bez trybu konkursowego, bez żadnego nadzoru i pewnie też swoim organizacjom. Ale mam nadzieję, że państwo odpowiecie na to pytanie. Po co taka wrzutka właśnie w tym projekcie? Dziękuję. Poseł Piotr Adamowicz, Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, Wysoka Izbo, powiedziano tu wielokrotnie, że ten projekt nadaje się tylko i wyłącznie do kosza. Pełna zgoda. Jednak jako gdańszczanin chciałbym zapytać, czy w Gdańsku może być ulica imienia filozofa Artura Schopenhauera. Z pewnością Polakiem nie był. Lub fizyka Daniela Fahrenheita. Też Polakiem nie był, był gdańszczaninem. Podobnie jak Schopenhauer. Albo czy w Gdańsku może zasiadać na swojej ławeczce wraz z bębniącym Oskarem Günter Grass. Ale podążając dalej z Gdańska na południe, chciałbym zapytać, czy w Leżajsku Cadych Elimelech, światowa świętość dla hasydów, może mieć plac swojego imienia. Jeszcze jedno. Na komisji zaserwowano nam 3 wrzutki nie mające kompletnie żadnego związku z przedmiotem ustawy. Wrzutkę dotyczącą zmiany ustawy o radiofonii
uzasadnioną polską racją stanu. W związku z tym ponawiam pytanie do pana posła sprawozdawcy z CIPR-y, ponieważ na komisji nie wyjaśnił, na czym ma polegać ta polska racja stanu. Dziękuję uprzejmie. Pan poseł Tomasz Olichwer, Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, szanowna Izbo. Ta ustawa wyraźnie pokazuje, w jaki sposób PiS dąży do tego, aby ograniczyć rolę lokalnych samorządów. Forsuje projekt, który ma na celu ograniczenie władzom gmin i powiatów możliwości swobodnego nadawania nazw ulic, placów czy pomników. Ponadto wczorajsze posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu kolejny raz pokazało również i to, jak dla posłów prawej strony sceny politycznej mało istotna jest opinia prawna Biura Legislacyjnego. A to już nie są żarty. Ta ustawa to ewidentny bubel prawny, który powinien trafić raczej do kosza niż pod obrady tutaj na sali plenarnej. Dlatego w pełni popieram wniosek o jej odrzucenie. Dziękuję. Poseł Karolina Pawliczek, Pawliczak. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w nawiązaniu do przedłożonego projektu ustawy kilka uwag dotyczących głosu głównie samorządów, całkowicie pominięty w tym procesie, jak i w innych zresztą procesach legislacyjnych. To bardzo zła praktyka stanowienia prawa, jeżeli nie podejmuje się dialogu z samorządami i mieszkańcami w sprawie ustawy, która bezpośrednio ich dotyczy. Przepis w obecnym kształcie narusza też zasadę niedziałania prawa wstecz i budzi ogromne wątpliwości w zachowaniu zasady przyzwoitej legislacji. Dlaczego samorządy pozbawia się należnych im uprawnień, tworząc ułomne, sprzeczne z konstytucją prawo? Do czego to wszystko zmierza? Dlaczego tworzycie prawne koszmarki, które później tak łatwo będzie podważyć? Dziękuję. Poseł Marek Dyduch, Lewica. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, dzisiaj PiS dostaje baty, bo jest w takiej fazie rządzenia, czyli pełnej, kto ma pełną władzę, pełną odpowiedzialność, ale robi bardzo dużo aroganckich błędów. Żyłem w takim systemie, gdzie władzy się wydawało dwie rzeczy, że będzie rządzić do końca świata i że tylko ona ma rację. Jak się okazało, prędzej czy później ludzie się budzą i mówią, nie mieliście racji, to przez kilkadziesiąt lat. Wy jesteście w fazie teraz takiego myślenia, że tylko i wy macie rację. Bez dialogu, bez poszanowania innych podmiotów, które współrządzą krajem. Oczywiście mówię o samorządach. Bez liczenia się, że w historii są zawsze zakręty i raz się rządzi lepiej, raz gorzej. Raz jest lepiej, raz gorzej. I doprowadzili się do tego, że przyjmiecie ustawę, która na pewno będzie zlikwidowana. To jest ciekawy sposób myślenia. Dziękuję. Poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Wydawało się w pierwszej chwili, że coś chronimy. Nic bardziej mylnego. Nie tylko nic nie chronimy, a niszczymy wszystko. To skandal, żeby ingerować w samodzielne decyzje samorządów i narzucać im swoje pomysły. Rodem z Nowogrodzkiej. Miasta mają swoje historie. Mają prawo nazywać imieniem ludzi, którzy zasłużeni są dla wspólnoty. Swoich ulic, placów. Zaufajmy Polakom. Są patriotami. I nie zmuszajmy ich do patriotyzmu rodem z PiS. Bo to jest inny patriotyzm. Partia rządząca ostatnio bardzo dużo złego zrobiła na rzecz niszczenia dziedzictwa narodowego w przestrzeni publicznej. Pamiętamy, kiedy ostatnio zgodzono się w tym Sejmie na dowolność w zabudowie chronionej przestrzeni publicznej w miastach. Wydawało się, że nic złego się nie może zdarzyć. Niestety. Dziękuję. Pan poseł Zdzisław Sipiera, Prawo i Sprawiedliwość. Panie marszałku, Wysoka Izbo, 25 lat samorządy miały na zdekomunizowanie przestrzeni publicznej i w wielu miejscach tego nie zrobiły. Dopiero ustawa poprzedniej kadencji zmieniła tę rzeczywistość. Wojewodowie wykonali często za samorządy, którzy nie chcieli tego uczynić.
władze Warszawy przywracały właśnie te naprawdę niezbyt w historii zapisane na kartach tak zwanych bohaterów komunistycznych. Państwa, tutaj pada mnóstwo sformułowań, że to jest zamach na samorządność. To nie jest żaden zamach na samorządność. To jest po prostu niezgoda na to, żeby rozpocząć następne wojny ideologiczne, które zresztą padały teraz sformułowania z lewej strony, zresztą również i z centralnej strony. Ustawodawca ma prawo kształtować w Polsce prawo i mamy jako na razie większość parlamentarna, a tutaj państwo straszycie oczywiście, jak wygracie wybory, to będziecie robili to, co uważacie. Natomiast do tej pory, kiedy mamy tą możliwość, kształtujemy to i nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której będzie właśnie wojna ideologiczna w samorządach na bohaterów Polski. Pan dziękuję bardzo. Krzysztof Piątkowski, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, ta ustawa daje większe kompetencje wojewodom. Ja chcę zapytać, jakie kompetencje mają wojewodowie, żeby z tej władzy skorzystać? Czy takie jak były wojewoda łódzki, a obecnie minister spraw zagranicznych, który urządził szaleństwo wszystkim mieszkańcom Łodzi, zamieniając plac Zwycięstwa, bo nie podobało mu się zwycięstwo nad Niemcami, na plac Lecha Kaczyńskiego, czy pozbawiając patronatu bohaterki Litzmannstadt Ghetto, która poszła na śmierć razem z swoimi podopiecznymi w szpitalu tylko dlatego, że przed wojną była młodą działaczką Komunistycznej Partii Polski. Czy może takie kompetencje, jakie sprawiły, że postanowił nienazwane ulice gruntowe nazwać i wezwał mnie do wyjaśnień w tej sprawie. Ja musiałem go pouczyć, żeby pisał do siedziby Google'a w Stanach Zjednoczonych, bo tylko oni odpowiadają za to, jakie nazwy umieszczone są na mapach Google'a. Czy takie właśnie kompetencje mają wojewodowie? Dziękuję. Pani poseł Katarzyna Kretkowska, Lewica. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na pytania, co się tutaj w zasadzie dzieje i skąd się bierze to szaleństwo, odpowiedź jest niestety prosta. To, co się tutaj dzieje, jest typowe dla takich schyłkowych okresów rządów autorytarnych, kiedy ta autorytarna władza zaczyna się bać zwykłych ludzi. Boi się w związku z tym samorządów i wydaje się, że można w sposób dyktatorski zadekretować to, co uważa ponad głowami ludzi. No to uderzenie w samorządy jest uderzeniem w mieszkańców, którzy mieszkają przy konkretnej ulicy i oczekują takiej, a nie innej nazwy, a przynajmniej chcą móc zaakceptować tę nazwę. Dzisiaj nazewnictwo polega na tym, że się zanim samorząd podejmie decyzję, to jest opiniowana ta decyzja przez właśnie mieszkańców, przez Rady Osiedli. Natomiast i oczywiście ta ustawa zostanie zmieniona z chwilą, kiedy władza zostanie zmieniona, oby jak najszybciej. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dziedzictwo narodowe powinno łączyć, a nie dzielić. PiS chciałby historię Polski malować swoimi kolorami, ale przecież PiS nie jest wieczny. I ludzie PiS-u i w samorządach, i w Polsce nie będą wiecznie rządzili. Problem polega jednak na tym, że rysujemy tą historię. Grzebiemy w niej, starając się udowodnić, że coś jest lepszego albo gorszego, nie zwracając uwagi, że samorządy lokalne, bez względu czy to jest Tuchola, Bydgoszcz, Inowrocław, Żnin, wiedzą, co powinno i jak powinno być nazywane. My wtrącamy się w lokalną politykę, bo wydaje nam się, że jesteśmy mądrzejsi. Tyle, że władza, która nie docenia lokalnej społeczności, to władza, która nie powinna mieć wpływu na władzę krajową. I z takiej perspektywy rozsądku politycznego i spokoju powinniśmy o tym rozmawiać. I dlatego tej ustawy nie powinniśmy procedować, a takie projekty wyrzucać do kosza. Dziękuję bardzo. Poseł Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, PiS w swoim zapędzie indoktrynacyjnym i w zawłaszczaniu Polski nie ma żadnych hamulców. Kiedy nam wydaje się, że doszliście już do ściany, wy składacie tak kuriozalny projekt ustawy jak właśnie ten. Od 30 lat polskie samorządy nadają nazwy ulicom i placom w swoich miastach i je zmieniają zgodnie z wolą mieszkańców. I nagle przychodzi PiS i mówi koniec z tym. To teraz my będziemy decydować, jak będzie się nazywać i jakiego patrona będzie mieć ulica w waszym mieście.
to mieszkańcy i wybrani przez nich radni mają wyłączne prawo decydowania o tym, kto może, a kto nie może być patronem w ich mieście. Nic do tego posłom PiS-u. Czy naprawdę uważacie, że poseł PiS-u, powiedzmy ze Śląska, ma prawo decydować o tym, kto może, a kto nie może być patronem ulicy w Lublinie? Kompletnie nie rozumiecie znaczenia słowa samorządność i kompletnie nie rozumiecie znaczenia słowa absurd. Dziękuję. Poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pierwsze jedno wielkie kłamstwo, panie pośle. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Zastanawiam się, dlaczego PiS tak bardzo boi się samorządów. Dlaczego PiS boi się społeczności lokalnej. Dlaczego PiS boi się suwerena. Przypominam paniom i panom z PiS-u, że samorząd to również władza publiczna. I przypomnę istotę samorządu. Co to jest samorząd? Prawo i zdolności społeczności lokalnych do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność. Na ich własną odpowiedzialność. Dlaczego panom się wydaje, że wojewoda partyjny z waszego nadania będzie lepiej wiedział, niż wie prezydent, wójt, burmistrz, niżeli wiedzą radni, społeczność lokalna. I teraz wyobraźcie sobie, że za chwilę stracicie władzę. Czy chcecie, żeby takie prawo obowiązywało? I druga rzecz, nie róbcie tych głupich wrzutek. To że dzisiaj robi się kolejną wrzutkę, to jest nieodpowiedzialność. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ta ustawa jest całkowicie bezsensowna i godna pożałowania, ponieważ ma się stać narzędziem do rozwiązania jednostkowego sporu politycznego. A jak wiadomo, ustawy nie mają służyć do rozwiązywania bieżących konfliktów politycznych, ale rozwiązywania systemowych, określonych kwestii. My nie poprzemy tej ustawy także z tego względu, że odbiera kompetencje samorządowi terytorialnemu i centralizuje władzę publiczną. A poza tym uważamy, że naprawdę jest milion sposobów na to, żeby pogodzić interesy tych, którzy chcą, aby w Warszawie było Rondo Praw Kobiet i tych, którzy chcą, żeby było Rondo imienia Dmowskiego. I pytanie do ustawodawców. Czy wy zdajecie sobie sprawę, że tworzycie broń obosieczną, że smutnym epilogiem waszej ustawy mogą być słowa, które dzisiaj wypowiedziała jedna z posłanek, której nie podoba się estetyka pomników Jana Pawła II i na tej podstawie będzie chciała je likwidować. Dziękuję bardzo. Poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, trudno uciec od takiego wrażenia, że ten projekt to też jest taki bogojczyźniany SOZ, o którym mówił pan minister Dworczyk, który ma służyć do podlania tej propagandy, którą Prawo i Sprawiedliwość serwuje ludziom, zamiast usiąść do stołu, porozmawiać, znaleźć rozwiązanie. Wszyscy wiemy, że to dotyczy jednego konkretnego miejsca, natomiast niestety to także za chwilę może posłużyć do manipulowania historią, do kreowania na bohaterów ludzi, którzy nie powinni, nie zasługują na takie miano. Niestety ta ustawa pokazuje też wysoki poziom ignorancji w zakresie wiedzy historycznej, bo możecie państwo zaszkodzić niektórym osobom, które chcecie tą ustawą chronić. To warto się jeszcze zastanowić. Ale ja mam do Prawa i Sprawiedliwości jedno pytanie. Dlaczego państwo nie słuchają suwerena? Przecież to suweren swoich bohaterów kreuje i swoich bohaterów pokazuje, a wy to chcecie zamienić na partyjny nakaz. Czy to jest w porządku? Dziękuję. Poseł, teraz głos zabierze przedstawiciel wnioskodawców, pan poseł Paweł Lisiecki. Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym odnieść się do kilku wypowiedzi, które zostały z tej mównicy udzielone. Wskazano, że ta ustawa jest działaniem doraźnym. Nie, to nie jest działanie doraźne, to jest po prostu profilaktyka. Profilaktyka przeciwko temu, aby tego typu sytuacje, jak w Warszawie, rzeczywiście się nie zdarzały, gdzie
jeden z ojców niepodległości, ma stracić patronat nad rondem. No nieważne na czyją rzecz, czy to ma być rondo praw kobiet, czy rondo kogo innego. Chodzi o samą rzecz, że osoba, która przyczyniła się do odzyskania niepodległości, ma stracić patronat. Niektórzy zarzucają nam, że chcemy bronić tychże ojców niepodległości przed usuwaniem ich z przestrzeni publicznej poprzez akt prawny. Szczerze mówiąc, dla mnie to nie jest żaden zarzut, tylko to jest, szczerze mówiąc, pochwała. Tak, chcemy bronić ojców niepodległości przed usuwaniem ich z przestrzeni publicznej. Tak jak niektóre samorządy broniły nas, członków partii komunistycznych czy organizacji komunistycznych, właśnie w tej samej przestrzeni publicznej. Projekt ustawy nie narusza także autonomii samorządu. Zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 punkt 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych. Natomiast samorząd działa na podstawie prawa. Prawa ustanowionego przez Sejm i my w tej sprawie właśnie to prawo w tej chwili ustanawiamy. Przecież w ustawie o samorządzie gminnym są różnego rodzaju ograniczenia i przepisy, których strażnikiem jest wojewoda. Tak jak my wskazujemy, że tutaj wojewoda, od którego decyzji można się odwołać do sądu administracyjnego, że ten wojewoda jest właśnie strażnikiem tego prawa. Projekt zdaniem części opozycji jest sprzeczny z konstytucją. Co do sprzeczności z konstytucją decyduje Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj mamy domniemanie niesprzeczności z konstytucją i według mnie on nie jest sprzeczny z konstytucją, ale jest sprzeczny z interesem części opozycji. A to dwie różne rzeczy. Sprzeczność z konstytucją i sprzeczność z interesem części opozycji. I na koniec padło tutaj stwierdzenie, że polskie państwo jest państwem świeckim. Otóż polskie państwo, zgodnie z konstytucją, nie jest ani państwem wyznaniowym, ani państwem świeckim. Jest państwem neutralnym światopoglądowo. To znaczy, że w przestrzeni publicznej mogą współistnieć osoby zarówno wierzące, jak i niewierzące. Zarówno osoby bezwyznaniowe, jak i organizacje wyznające jakąś wiarę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz sprawozdawca komisji, pan poseł Zdzisław Sipiera. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, padło wiele słów, jeżeli chodzi o procedowanie ustawy i też jak gdyby odniesienie się do tego punktu, który dotyka potrzeby wprowadzenia w obiegu prawnym takiego przepisu prawnego. Na tej sali wielu występujących posłów mówiło nieprawdę. Mówiło po to właśnie, żeby wzburzyć i powodować niepotrzebną sytuację lęku samorządów, że podobno ustawodawca wkracza w ich kompetencje. Oczywiście ten zapis jest ustawowo przygotowywany, żeby, jak już mówiłem, nie powodować dalszych niepotrzebnych jątrzeń w Polsce, jeżeli chodzi o to, co już jest w przestrzeni publicznej. To nie Sejm będzie zmieniał te nazwy, to nie wojewoda będzie zmieniał, bo nic nie będzie zmieniał. Mają chronić tych, którzy są już w tej chwili w przestrzeni publicznej. To jest taka, jak właśnie mówił pan poseł sprawozdawca, prewencja. Nie róbmy następnych igrzysk. Dokonaliśmy pewnych rzeczy, była ustawa, czy ona jeszcze jest dekomunizacyjna, zakończyła pewien proces i dzisiaj potrzeba w Polsce spokoju, a nie dalszej walki. I prosiłbym państwa posłów, doświadczonych posłów, jak to mówili ileś kadencji, żeby nie wprowadzać obywateli w błąd. Druga sprawa, bardzo istotna w procedowaniu, proszę państwa. Słuchałem dokładnie, bo byłem na tych etapach tworzenia tych zapisów z panem posłem między innymi Lisieckim. Nie było momentu, w którym możemy mówić, co zrobić, żeby było lepiej. Tylko jest właśnie wielkie alo, mówienie o tym, że jest to zamach na demokrację, zamach na konstytucję, zamach na samorząd, etc., etc. A to nic innego nie jest, tylko właśnie, jak mówiłem, pewnego rodzaju zapis, który ma zablokować naprawdę często prowokacyjne ruchy. A to, co powiedziała pani marszałek, odniosę się osobiście, dlatego że jest i z Warszawy, ja będąc wojewodą warszawskim, te doświadczenia również zebrałem w minionych latach. Zobaczcie państwo sytuację, jeżeli chodzi o przestrzeń warszawską. Jak to było? Podobno w Warszawie nie można bez zgody Warszawy postawić pomnika państwowego. Dlaczego? No bo suweren mówi nie. Nie było żadnego referendum, nie było żadnego odniesienia, ale in gremio obecna większość mówi suweren nie chce, tak?
i to było ileś lat ćwiczone. Teraz słyszymy taką rzecz, że nie ma decyzji, ale suweren złożył jakąś tam petycję i suweren chce teraz decydować o tym. Proszę Państwa, w demokracji suweren występuje wtedy, kiedy są wybory. Kiedy są wybory, daje legitymację do rządzenia, tak? Po jakimś okresie ten suweren decyduje. Albo powierza dalej, albo też nie powierza dalej. A my dzisiaj, to Warszawa robi często, zasłania się suwerenem, który mówi, no my byśmy to zrobili. Pan prezydent Warszawy przed kampanią, czy w kampanii mówił, oczywiście jak zostanie prezydentem Polski, to on tu robi taki porządek i tak dalej. Ponownie dalej jest prezydentem, nie może podobno jakiejś zmienić ulicy, chociaż ją zmienił negatywnie i nie przywrócił tej nazwy, która powinna być Alei Lecha Kaczyńskiego, mówiąc, że no nie może, bo suweren mu nie pozwala. Proszę Państwa, to jest metoda rządzenia, bardzo wygodna, ale nie mająca nic rzeczywistości, jeżeli chodzi o to, co Prawo i Sprawiedliwość robi. Mamy władzę, to, co jest oczekiwane przez naszych wyborców, realizujemy. To się może oczywiście pewnej grupie nie podobać. To rozumiemy, no ale cóż, taka jest rzeczywistość, że demokracja to nie jest 100%, tylko to jest większość. W parlamencie na razie ją mamy i procedujemy w tym zakresie. Dlatego, proszę Państwa, odnosząc się jeszcze do tych pytań, które były w trakcie wystąpień Państwa posłów, dlaczego takie, a nie inne decyzje? Proszę Państwa, po pierwsze, jeżeli chodzi o tą część dotyczącą uprawnień premiera, proszę Państwa, no to właśnie jest też tak. Premier wszystko będzie decydował w ramach konkursów, przetargów i tak dalej. Jest zapis wyraźny. W ważnych sprawach interesu państwowego. Ja rozumiem, że Państwo temu premierowi i temu rządowi nie wierzycie, no ale to jest rząd polski, prawda? I dlatego premier nie może być ogołocony z możliwości działania, jak również na przykład telewizja Bielsat nie może być ubezwłasnowana i możemy dać taką szansę działania w tej sytuacji, która jest w tej chwili jednak bardzo napięta na granicy wschodniej. I tym się różnimy, proszę Państwa, od Państwa, od opozycji, że my mówimy, czyli czynimy, robimy zmiany i działamy, a Państwo tylko mówicie. Słyszymy teraz właśnie wiele razy, że wy o wszystkim myśleliście. O największych sprawach tylko tego nie robiliście. Prawo i Sprawiedliwość robi i dlatego też taką ustawę wprowadzaliśmy i wprowadzamy i chcemy, żeby Wysoka Izba taką właśnie ustawę przyjęła, żeby zastopować bardzo niedobry, testowany przez największy samorząd w Polsce proceder właśnie walki ideologicznej na bohaterów polskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.